Witajcie kochani, jeżeli interesuje Was, co ciekawego można kupić w sklepie Decathlon, jakie tam mają ubrania sportowe lub na różne wyprawy, a może szukacie czegoś dla siebie, czy to męskiego, czy damskiego, albo na przykład właśnie plecaka, to zapraszam serdecznie do oglądania. Kochani, pierwszą rzeczą, którą kupiłam, jest to taka peleryna przeciwdeszczowa. Pokażę Wam na przebitkach, jak ona wyglądała, jak była oryginalnie spakowana. Ona tutaj ma taką kieszonkę i ją się po prostu zwija do tej kieszeni i mieści się dosłownie w takim małym formacie. Jest to rozmiar SM. Tu ma kapturek. Wszystkie linki postaram się Wam umieścić w opisie filmu. Od razu chciałabym nadmienić, że poza tą pelerynką wszystkie rzeczy, które tutaj pokażę, nie nadają się do jakichś bardzo wyczynowych, bardzo długich wędrówek w złych warunkach atmosferycznych. Gdyby bardzo dużo padało, byłoby bardzo mokro, to na przykład buty, które tu pokażę, czy plecak mogłyby przemoknąć. Zresztą zostawię Wam linki, tak że będziecie sobie mogli to wszystko dobrze w internecie obejrzeć, poczytać, jeżeli by Was któryś z tych produktów zainteresował. Ja kupiłam te wszystkie rzeczy stacjonarnie, ale tak jak mówię, poszukam i wszystkie linki umieszczę w opisie tego filmu. I tam też będą ceny. Także pierwsza była pelerynka. Druga rzecz to taka bluza. Zarówno pelerynka, jak i bluza są z tej samej firmy. Quechua. Niektórzy mają Quechua, ale chyba poprawnie to się mówi Quechua. Jest to taka bluza z takiego cienkiego polaru. Przyda się na wędrówki te krótsze czy te dłuższe. Tutaj ma kieszonki, co bardzo lubię. No i ona właśnie nie ma kaptura, dlatego że głównie chciałabym ją nosić pod kurtką. Druga bluza jest to taka szara. Kangurek tutaj z kieszeniami z przodu. Z kapturkiem. Rozmiar też M. Długi rękaw. I ona jest taka dość ciepła. Bo ten materiał pod spodem ma taki trochę jak misiu. Także zdecydowanie na chłodniejsze dni. I z moich rzeczy to kupiłam sobie jeszcze takie na wędrówki, buty też z tej firmy. Wysokie, poza kostkę. Bardzo tutaj mięciutkie, wygodne. Przeszłam prawie cały sklep w kółko w nich, zanim zdecydowałam się na kupno. I w tych było mi najwygodniej. Mierzyłam buty, które kosztowały około 300 zł. I tutaj ta góra mięgniotła. A jak wiadomo, na wędrówki muszą być buty wygodne. One właśnie, tak jak mówiłam na początku, nie nadają się na jakieś duże deszcze, jakby było, długo padało, było bardzo mokro. Aczkolwiek znajomy poradził mi te buty, bo ma z tych samych, tylko wiadomo, wersję męską. I twierdzi, że nie jedną, nawet długą wyprawę w nich przeszedł. Chodzi mu się w nich bardzo wygodnie. On chyba nawet je jakąś membraną pryska z tego, co słyszałam. I mówi, że musiałby bardzo długo chodzić, żeby faktycznie przemokły, żeby się coś mogło z tymi butami stać. Ja w nich teraz też przed chwilą trochę pochodziłam w domu. I jest mi w nich bardzo wygodnie. Rozmiar taki, jaki noszę na co dzień buta, czyli 39, były na mnie za ciasne akurat z tych butów. Bo myślałam kupić 40, ale skoro 39 było za ciasne, a 40 taka, można powiedzieć, na styk, dlatego kupiłam 41, żeby but, wiadomo, w góry był większy. Wygodny, żeby mi nic nie obcierało i nic nie gniotło w palce przy schodzeniu w dół. I ostatnie rzeczy dla mnie to są dwa plecaczki. A, w plecaczkach są jeszcze skarpetki, trzy pary. I pierwszy plecak jest to taki 20-litrowy.
dość duży, pojemny plecak dla mnie. Tutaj ma dwie takie kieszenie z boku, na przykład na termos, na wodę. Tu z przodu ma dużą kieszeń, gdzie też można trochę tych rzeczy powkładać. Ja to przeważnie noszę to, co jest lżejsze. Tu w środku jeszcze jest taka przegroda dodatkowa, nie wiem, czy to widać. I taka mała kieszonka, na przykład na jakieś rzeczy osobiste. Co ważne, ma tu jeszcze takie dodatkowe zapięcie z przodu dla wygodniejszego noszenia. Szelki tutaj ma miękkie. A drugi plecaczek z kolei jest taki mały plecak. Można powiedzieć taki codzienny, albo na jakieś króciutkie wyjazdy, tak jak na przykład ostatnio byliśmy na zamku, żeby zabrać telefon, jakieś chusteczki, aparat, jakąś małą wodę, ewentualnie przekąskę. Tak jak mówię, na jakieś krótkie wycieczki, czy to piesze, czy rowerowe. Taki mały będzie idealny. I teraz męskie rzeczy. Pierwsza koszulka. To jest taka szara. Tutaj z takim nadrukiem gór, z napisem. Rozmiar XL. I to też jest ta sama firma. I druga męska koszulka, taka jak widzicie w moro. Mi to się kojarzy od razu z jakimiś leśnymi wyprawami. Też postaram się znaleźć ją w internecie i podać link, gdyby kogoś zainteresowała cena i coś więcej na ten temat.